Na dniach może być podpisana umowa handlowa między Unią Europejską a krajami Ameryki Południowej. Uderzy to w polskich i unijnych hodowców drobiu oraz wołowiny. Polscy rolnicy czekają na reakcję premiera Donalda Tuska. Rolnicy znów wyszli na ulicę Brukseli. Przed siedzibą Komisji Europejskiej protestowali przeciwko otworzeniu Europy na produkty z Ameryki Południowej. To zabije naszą produkcję, słychać od gospodarzy. Be... Rolnicy muszą zarabiać na tym, co produkują. Nie chcą innych dopłat ani niczego innego. Bruksela chce jeszcze w tym roku podpisać umowę handlową z państwami Mercosur, Argentyną, Brazylią, Paragwajem, Urugwajem i Boliwią. Dokument jest negocjowany od ponad 20 lat. W praktyce umowa doprowadzi do zalania unijnych rynków m.in. tanim drobiem i wołowiną, a z drugiej strony do wzrostu eksportu towarów z Niemiec, wskazuje poseł do Parlamentu Europejskiego Anna Bryłka z Konfederacji. Cały przemysł motoryzacyjny, wszystkie te, 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 te artykuły, towary przemysłowe w postaci sprzętu AGD itd. Tak z tych dużych rynków eksportowych została tylko Ameryka Południowa Niemcom. Ministerstwo Rolnictwa jest przeciwne umowie z Mercosurem, mówi szef resortu Stefan Krajewski. Nie popieramy podpisania tej umowy jako resort ze względu na to, że rolnicy europejscy, w tym rolnicy polscy, mają coraz większe normy do spełnienia. Państwa Ameryki Południowej nie spełniają tych norm. Masowo stosują niedozwolone w Unii środki ochrony roślin i hormony w karmieniu zwierząt. Dlatego mięso z tych państw jest tańsze, wskazuje Monika Przeworska, dyrektor Instytutu Gospodarki Rolnej. W takich pierwszych latach funkcjonowania tej umowy. Do Unii Europejskiej przyjedzie około 100 tysięcy ton wołowiny, około 180 tysięcy ton mięsa drobiowego. Producenci wołowiny są przerażeni, alarmuje Jerzy Wierzbicki, prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego. Jesteśmy zdecydowanie przeciwni tej umowie, uważamy, że ona nie powinna być podpisana. PSL mówi umowie nie. Takie samo stanowisko przedstawił prezes Jarosław Kaczyński. Chętnie stworzymy tutaj w parlamencie większość. W ja się po prostu temu będzie przeciwstawiała. Producentom Wołowiny brakuje głosu premiera Donalda Tuska. Do tej pory nie zajął stanowiska. Nie widzimy też aktywności kandydatów na prezydenta, żeby oni się w tej sprawie wypowiedzieli. Do zatwierdzenia umowy na poziomie unijnym nie będzie potrzebna jednomyślność Rady Unii Europejskiej, czyli ministrów wszystkich państw. Do przyjęcia dokumentu wystarczy większość kwalifikowana. Będziemy też pracować na tym, żeby znaleźć odpowiednie poparcie. Największym sojusznikiem na dziś jest Francja, premier Michel Barnier spotkał się w środę z przewodniczącą Komisji Europejskiej Urzulą von der Leyen. I przedstawił stanowisko Paryża. Powiedziałem przewodniczącej, że na obecnych warunkach ta umowa jest nie do przyjęcia. Premier Barnier zalecił przewodniczącej von der Leyen, aby nie lekceważyła Francji i nie lekceważyła innych państw sprzeciwiających się umowie z Mercosurem. W podobnym tonie mówi także Irlandia. To jednak może nie wystarczyć do zablokowania umowy. Ratyfikacja planowana jest na przyszły tydzień podczas szczytu G20, który odbędzie się w Brasília.